pierwszy kongres Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zakończył swoje obrady. Kongres śledziła z napięciem cała klasa robotnicza. Brała w nich gorący udział. Brała w nim udział również swym wielkim czynem przedkongresowym. Moim zdaniem są dwie główne przyczyny klęski w roku 1939. Pierwsza to próby ułagodzenia dyktatora Hitlera przez polityczne przetargi z nim przed okresem 1939 roku, co po Czechosłowacji i Monachium raczej zachęciło go do inwazji na Polskę. Druga, napad na Polskę we wrześniu 1939 roku ogromnej ilości wojsk niemieckich i sowieckich na podstawie uprzedniej umowy dwóch dyktatorów, Hitlera i Stalina. Dzisiejsze plenum odbywa swe obrady bezpośrednio po dokonaniu przez państwo zmian cen detalicznych. Konieczność tego kroku została naświetlona w liście Biura Politycznego do Organizacji Partyjnych, a także w dokumentach dzisiejszego plenum. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści sieje spustoszenie psychiczne. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Historia oceni nasze działania. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Towarzysze delegaci, zawarta w referacie Komitetu Centralnego wygłoszonym przez Tesza Edwarda Gierka ocena dotychczasowej realizacji uchwały 6 zjazdu stanowi punkt wyjścia do ustalenia zadań dalszego rozwoju Polski w latach 1974 i 75. W latach tych będziemy kontynuować wysoką dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego. Szanowni obywatele, w ostatnich tygodniach skomplikowała się sytuacja społeczno-gospodarcza w naszym kraju. Dlatego też uważam za swój obowiązek poinformować o tym społeczeństwo oraz zwrócić się do Was w imieniu rządu o wspólne zastanowienie się nad tymi sprawami. Pragnę poinformować Wysoki Sejm, że wczoraj w Warszawie, a także w Gdańsku, Szczecinie, Elblągu, Toruniu, Lublinie, Krakowie i Gliwicach doszło do poważnych incydentów ulicznych. Czci i miłości dla wielkiego żołnierza klasy robotniczej, niezłomnego przywódcy naszego wyzwolonego narodu, wiernego ucznia Lenina i Stalina, pierwszego budowniczego Polski Ludowej.